Cześć widzowie, z tej strony Michał z Mystery Hunters. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek serii UFO Ad Gim. Między innymi NASA rozpoczyna badanie fenomenu UFO oraz temat, który przewija się przez ostatnie miesiące, UFO nad Ukrainą. Zapraszam serdecznie. NASA rozpoczyna badanie fenomenu UFO. Wybraliśmy grupę 16 specjalistów, którzy wezmą udział w niezależnym badaniu zjawisk niezidentyfikowanych obiektów latających. Możemy przeczytać w oświadczeniu NASA. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, iż z dniem 24 października oficjalnie rozpoczyna swoje autorskie śledztwo dotyczące fenomenu UFO. Jak podaje NASA, ta intrygująca inicjatywa potrwa w sumie 9 miesięcy i ma być pierwszym krokiem ku zrozumieniu i wyjaśnieniu fenomenu niezidentyfikowanych obiektów latających, które rozbudzają naszą wyobraźnię od kilkudziesięciu lat. Na pierwszym etapie agencja chce sprawdzić, w jaki sposób dane zbierane na temat UFO mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia tego zjawiska i na tej bazie stworzy fundament, na którym mają opierać się jego przyszłe badania. Jeśli chodzi o kogo agencja wybrała do swojego dochodzenia, to znajdziemy tu różnorodne grono naukowców. Od ekspertów, od oceanologii, przez fizyków, inżynierów i astronomów, po dziennikarzy naukowych i astronautów w postaci Scotta Kelly'ego. Efekty tej pracy oraz grupy poznamy w połowie 2023 roku w ramach specjalnego raportu udostępnionego opinii publicznej. UFO nad Ukrainą. Ukraińscy astronomowie twierdzą, że niebo nad ich rozdartym wolnym krajem jest zatłoczone nie tylko rosyjskimi rakietami, ale też dużą liczbą obserwacji UFO. Zaskakujące twierdzenia zostały przedstawione w nowej pracy badawczej opublikowanej przez Główne Obserwatorium Astronomiczne Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Praca zatytułowana Niezidentyfikowane zjawiska obszarowe twierdzi, że naukowcy wykryli liczne UFO z dwóch stacji obserwacji meteorów w Kijowie i wsi Wilarivka, około 75 mil poza stolicą. Widzimy je wszędzie. Obserwujemy znaczną liczbę obiektów, których natura nie jest znana, piszą autorzy pracy. Wykryto przeloty pojedynczych grup i eskad statków poruszających się z prędkością od 3 do 15 stopni na sekundę. Ukraińscy naukowcy zaangażowani w badanie opisali dwa różne rodzaje UFO, które nazywają kosmitami i fantomami. Według artykułu Kosmiczny to świecący obiekt, który wydaje się jaśniejszy od tła nieba. Natomiast fantom to ciemny obiekt o całkowicie czarnym ciele, które nie emituje i pochłania całe padające na niego promieniowanie. Główną cechą UFO obserwowanych przez kijowskich astronomów jest ich niezwykle duża prędkość, którą można wykryć tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Oko nie utrwala zjawisk trwających krócej niż 0,1 sekundy. Potrzebuje 0,4 sekundy, aby rozpoznać zdarzenie. Zwykle nagrania fotograficzne i wideo również nie uchwycą UFO. Aby wykryć ułap niezidentyfikowanego zjawiska lotniczego, trzeba precyzyjnie dostroić sprzęt, szybkość migawki, liczbę klatek na sekundę i zakres dynamiczny. Używając kolorowych kamer, wideo z precyzyjnie dostrojoną prędkością migawki, liczbą klatek na sekundę i zakresem ustawionych na dwóch stacjach obserwacji meteorów, badacze powiedzieli, że byli w stanie zarejestrować nieznane obiekty poruszające się po niebie. Tajemnicze okaleczenia bydła. Większość przypadków okaleczeń zwierząt miała miejsce w Argentynie zeszłego lata w pobliżu miasta Puereches z południowo-zachodniej La Pampa. Rolnicy zgłaszali, że widzieli UFO latające wokół farm, a następnie znajdowali okaleczone bydło. 30 czerwca w gospodarstwie znaleziono kolejne okaleczone zwierzę. Była to krowa z nacięciami na żuchwie, a także brakowało jednego ucha i ucha wewnętrznego, oka, a cała struktura odbytu została usunięta.
Właściciel krowy powiedział, że był na podwórku w towarzystwie syna, gdy noc nagle zmieniła się w dzień, gdy bardzo duży, jasny przedmiot unosił się nad jedną z zagród dla bydła. Przerażeni, obaj rolnicy weszli do domu i obserwowali UFO przez okno. Żadne ze zwierząt gospodarskich nie zostało wtedy ranne, ale wkrótce rozpoczęły się okaleczenia bydła. Alejandro Napuri, weterynarz, skomentował głośny przypadek, który miał miejsce w prowincji Buenos Aires. Nie było ani jednej kropli krwi w miejscu, jego język został wyrwany, a kość odsłonięta. Nie jest to łatwe do osiągnięcia. Zaobserwowane nacięcia nie mają nic wspólnego z żadnym drapieżnikiem, wyjaśnił weterynarz. W czerwcu w pobliżu Puerches znaleziono kilka kolejnych okaleczonych zwierząt. Lokalny hodowca powiedział, że widział dziwne światła latające kilka nocy z rzędu. Rancher Zembayador Martini w prowincji La Pampa zaobserwował panikę w swoim stadzie, gdy obiekt UFO w kształcie dwóch misek połączonych krawędziami przeleciał nad zwierzętami. Z tej strony i z mojej strony to już będzie wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z serii UFO. Mam nadzieję, że historie się podobały. I pamiętajcie oczywiście o polajkowaniu materiału i zasubskrybowaniu naszego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie.